Kamil Polosak po wygranym pojedynku na Pelema 77, po wygranej przez TKO w trzeciej rundzie przez niezdolność rywala do kontynuowania walki. Powiedz, czy tego rodzaju zwycięstwo Ciebie satysfakcjonuje? Nie, czuję pewien niedosyt. Wiem, że mogliśmy zakończyć i dać do końca dobrą walkę, która by się podobała kibicom. A muszę przyznać, że Twój rywal, bardzo podoba mi się jego styl, był taki płynny właśnie, styl, no była taka bardzo ciekawa walka, te knockdowny, które gdzieś tam zaliczył, nawet nie wiem, czy to były knockdowny, żałuję, czy bardziej... żałuję, trochę zabrakło zimnej głowy, żeby to dokończyć, ale tak jak wszyscy mnie znają i trener, należy akurat do tych zawodników, których nie trzeba nakręcać przed walką, tylko wręcz przeciwnie, uspokajać, żeby po prostu na spokojnie zawalczyć. A to były knockdowny, czy to bardziej go wytrąciłeś z równowagi, bo nie było dobrze widać? Znaczy, szczerze powiem, nie wiem. Wiem, że na pewno któryś był po ciosie, tylko nie jestem pewien, który. No ale lądował w parterze, tam go próbowałem dobić, niestety się nie udało. No i szkoda, że tak się zakończyło. A myślisz właśnie jakby, no powiedzmy, że byłeś skupiony na walce, nie każdy zawodnik jakby widzi ten pojedynek, ale czułeś, że wygrywasz do momentu? Czułem, że prowadzę. Czułem, że z każdą chwilą ta chęć do walki odbieram ją po prostu przeciwnikowi. Aczkolwiek był bardzo twardy, szczerze mówiąc myślałem, że szybciej uda mi się go skończyć. Ale pokazał serducho, no tylko no, to zakończenie niestety. Czułeś również doping, bo tutaj jesteś z Piaseczna więc w zasadzie rzut beretem. Tak, prawie cała rodzina przyjechała, znajomi dopingowali mnie, jak zawsze wspierają mnie. Super, gratuluję jeszcze raz wygranej. Dzięki wielkie.